słoneczko nawet świeci fajnie. Jest godzina 9:42. Idę pojeździć Mercedesem C300. 260 koni. O, tu mi ktoś kurwa przyparkował już. Kurwa, jakie ciasne te parkingi. Jak ja kurwa nie lubię tu parkować. A tam coś wymyślili, że nie wolno. Jakiś zakaz jest, zaraz podjadę, przeczytam. Że się trzeba będzie pozbyć fałwika. Przerzucić się do jakiegoś kurwa kombiaka. Niekoniecznie to będzie ta C-klasa. Kiedy to? Od kiedy kurwa? Od poniedziałku. Zamknięte od 6 godziny. Kurwa kombinują. Kurwa dziady. No to od poniedziałku dopiero to też. Montag ab 6 Gesamtflesche. Czyli cały będzie zamknięty. Kurwa, nie będę miał gdzie parkować. Może przyjeżdża już te wesołe miasteczko, kurwa, albo co? Chuj wi. Oto i on. C300 AMG. AMG Line, kurwa, nieprawdziwe AMG, ale AMG Line. Taka felcia ładna. I ogólnie, kurwa, ładne auto. Dzisiaj jazda próbna. Za wygodnie się nim nie jeździ, a ja cenię bardziej komfort niż sport i głośny w środku, to znaczy głośny, no. Niektórzy to lubią, on tak chrapie, chrypkę ma. Otworzymy maskę, ja palę teraz, później wsiądziemy do środka. Menu już rozpracowałem sobie po drodze trochę. Zmieniłem już... język na polski. Kurwa, gdzie się tu klapę otwiera? Ciekawe. Nie widzę. O, bagażnik jest otwierany. I się nie otwiera właśnie. Nie wiedzieć czemu. Dzisiaj się bagażnik nie otwiera. A nie, jednak się otwiera. Dobra, bo tu cena leży. Tu wszystko fajnie. Elektryko. Trzeba dłużej przytrzymać po prostu ten bagażnik, żeby się otwarł. 2 litry benzyna, 260 koni. Zaraz dopalę, to się pobawimy. O, już kurwa, jeszcze prawie godzinę. Ale korek był. Nie dało się szybciej. Znaczy taki stop and go. To miałem okazję się pobawić trochę. Komputerem. To kurwa śliczna bestia. Jakąś kurwa naklejkę ma tu u góry. Co to za naklejka jest? Aus 24. Nie wiadomo. Także w środku też fajnie wygląda. Mecenasik. Nie głupio. Start-stop system oczywiście. Włączamy zapłon. Tutaj średnia spalania była wcześniej tu po lewej stronie. Nie wiem, czy to widać. Jeden nas. Litry na 100 km, jak go wziąłem 11,5, jadąc w korku nawet powoli już go do 9,5 sprowadziłem. Zaraz będziemy jechać na autostradę. Tutaj jest fajna rzecz, bo to są kurwa jak w myszce, jak w touchpad taki, nie? No i tu można sobie przerzucać co chcemy. W tej chwili radio, antenę, Bayer & Dry niech będzie, menu. Też możemy sobie tutaj fajnie tym touchpadem można wszystko ustawiać. Jest nawigacja.
Dobra. Aha, jeszcze hydrauliczne zawieszenie chciałem powiedzieć. Tutaj jest, kurwa, kamera jest oczywiście 360. Tutaj można go obniżać, podnosić. Cholera wie, do tego tutaj są opcje jeszcze. Komfort ten, ale to nie widać teraz tego, chyba musi być odpalony. Nie odpali bez hamulca. Jest, odpalił. Także jest odpalony. Można sobie sport. Sport plus. Indywidual. Komfort i eko jeszcze jest. Eko nie jechałem. Może do autostrady pojadę eko, później wbijemy mu sport. Chociaż on na komforcie niezłe ma przypierdolenie przy tej mocy. Bardzo dobrze się zbiera. Także nie wiem, czy się nie boję włączyć sporta, już tym bardziej sport plus. No nic, na razie pojedziemy na eko, jeszcze nie jechałem, na razie komfort sprawdzałem, zobaczymy jak będzie eko i zrobię jeszcze filmik z autostrady, jak się zbiera. No i wjeżdżamy sobie na autostradę. O kurwa, żebym wjechał. Oj, mogłem jechać na pomarańczowym, ale poczekam chwilę, kamerka jest aktywna. Pierdalamy tryb sport. Sport plus mu wbijemy. O kurde, sport plus mu wbiłem, to jest... Pojawiło się takie prrr. Takie prrr, prrr, prrr. Obroty już jakby wyższe na sport. Aż go tak na boki fajnie trzęsie, jak się wbija. No zobaczymy, czekamy na pomarańczne, czerwone, zielone, kurwa, pomarańczowe i zielone. Zobaczymy jak to będzie szło. No dawaj, zielony jest. Uuu, od razu reakcja na gaz, nie ma lipy. Oj, 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 kurwa, aż się boję, kurwa. Kurwa, prawo jazdy nie straci. Nie, ten Sport Plus to jest za sztywny, kurwa. Eko. Albo nie, komfort. Jest tam, będzie bez ograniczeń, kurwa. Już 80, kurwa, budowa jest. Nie pojeździmy. Komfort ładnie działa, mięciutki, kurwa. Dobrze się trzyma drogi, nie ma takich przechyłów przy stówce nawet przy tym zakręcie, chociaż trochę czuł. Co tutaj się dzieje, kurwa? Koniec ograniczenia. Już 160. 200, panie, 190. Strasznie go przechyla na bok, kurwa, przy 200. No jest straszny, trzeba z nim walczyć, kurwa. Muszę przyznać, że po przejażdżce jestem pełen wrażeń. Tryb sport to jest, kurwa, szatan, lepiej tego nie używać.
Ten Sport Plus to już w ogóle, kurwa. Auto się robi całe sztywne, kurwa. Ja jedną ręką trzymałem, jak się rozpędzałem i, kurwa, powiem szczerze, że się trochę przestraszyłem. Jedną ręką trzymałem kierownicę. I to było straszne. Co my tu mamy jeszcze? W bagażniku jakaś siatka. Zestaw naprawczy. Tutaj jeszcze jest jakiś schowek. Mały. Fajnie, ciekawe, na co ta siatka. Może można by ją tutaj jakoś zaczepić, kurwa. Tak, tam są zaczepy. To można pewnie... Można ją sobie tu chyba zaczepić, że jak się coś więcej wiezie, żeby nie wypadało, to po to jest ta siatka pewnie. Bajeczka. Fajny, fajny. Nie wiem, czy będziemy na niego stać, ale chyba tak. O, drzwi przerysowane, pany, kurwa, kurwa. Ktoś przerysował trochę drzwiczki. Tutaj też. A nie, to jest brud jakiś tu. Może to też jest brud. Jakaś pasta. Ta, resztki pastki polerskiej. Jak się tą maskę jeszcze do góry otwiera? Może tu się naciska jakoś, kurwa, ten? Cholera wie, chętnie bym zobaczył. Co tam pod maską? Myślę, że miejsca z tyłu też jest w sam raz. Kurwa, no, tu gdzie zawsze było, nic nie widzę. Żeby tam coś było. To jest hamulec parkingowy, żeby zwolnić. A żeby... Maskę podnieść, przednią. Zblokowanie lusterek, ustawienie lusterek, to. Nie wiem, o co chodzi. Cały czas przychodzą goście nowi. Stareczka się fajnie składają. No nic, jedziemy oddać furę. Będziemy się zastanawiać dalej, kurwa.